Wikipedia stała się internetową encyklopedią. Wyparła dosłownie wszystko. Wszystkie leksykony, encyklopedie i tym podobne. Mówi się, że jest demokratyczna, obiektywna i neutralna. Oraz że każdy może ją edytować, czytaj, ulepszać. I chyba coś poszło nie tak. Pod koniec XX wieku coraz częściej pojawiały się pomysły, by stworzyć encyklopedię dostępną dla każdego. W 1993 roku Rick Gates zaproponował w Usenetie stworzenie internetowej encyklopedii, którą każdy mógłby edytować. Twórcy Wikipedii nie zamierzali nawet tego projektu naśladować. Sądzi się, że nawet o tym projekcie nie wiedzieli. Kiedy Jimmy Wales, pseudonim Jimbo, rozpoczął pracę nad swoją pierwszą encyklopedią, poszedł w całkowicie innym kierunku. Wales po studiach ekonomii rozpoczął karierę jako spekulant giełdowy w Chicago. Krótko potem, wraz z Timem Shalem, Michaelem Davidsem, założył BOMIS. BOMIS, czyli wyszukiwarkę treści erotycznych, tylko że takich mocniejszych. Firma odniosła sukces, gdy zaczęła koncentrować się na mediach z oceną X, za które użytkownicy musieli uiścić dodatkową opłatę za np. BOMIS premium. O BOMIS samym w sobie nie poczytacie zbyt wiele na Wikipedii, jest tam zaledwie chyba jedno zdanie. W okolicach 2000 roku do Walesa, Davisa i Shella dołączył amerykański filozof Larry Zenger. Ma pomysł, by stworzyć internetową encyklopedię o nazwie Nupedia. Treści na niej tworzono redakcyjnie i mega skrupulatnie je weryfikowano. Pomysł jednak nie był tak przebojowy, jak myślano. Lary wpadł na pomysł, by to internauci sami mogli redakować i tworzyć artykuły. Nupedię zamknięto w 2003 roku, a treści z Nupedii przetransmitowano do Wikipedii. Nie było ich zresztą wiele, bo w pełne artykuły, które zrobiono tam, to zawrotna liczba 24. W czerwcu 2003 roku Jimmy Wales podjął podstawową dla rozwoju Wikipedii decyzję. Utworzył fundację Wikimedia, pozbywając się Zengera przy okazji. Przejęła ona opiekę nad Wikipedią i powiązanymi projektami. Zwolniona z podatków fundacja zaczęła zbierać kapitał od sponsorów, a wolontariusze zapełniają Wikipedię treściami. Zarazem BOMIS całkowicie wycofał się z przedsięwzięcia, które miało mieć charakter non-profit. W jednym z wywiadów Wales e, wspomniał zresztą, że trochę żałuje decyzji, bo wartość rynkowa Wikipedii mogłaby obecnie wynieść nawet kilka miliardów dolarów. Fundacja, którą początkowo kierował Wales, ale od 2006 roku przejął tytuł Charman Emeritus i od tego czasu w fundacji jest zwykłym członkiem Rady Nadzorczej. Jej Członków zresztą wybierają wszyscy aktywni wikipedyści ze wszystkich obecnie ponad 250 wersji językowych Wikipedii. Przynajmniej w teorii Wales nie ma w Radzie specjalnych przywilejów, bo w praktyce jego autorytet pozwala wpływać na rozwój anglojęzycznej Wikipedii. Wales od zawsze podkreślał, że inspiruje się myślą Ayn Rand, filozofki, dla której wolność i indywidualizm znaczą więcej, Niż wszystko inne. Rand to autorka bestsellerowej książki Atlas Zbuntowanych. Książka ta wywarła, według Walesa, największy wpływ na jego życie i poglądy. Jej główny bohater John Galt buntował się przeciwko politykom ingerującym w jego wolność, prywatność i własność. Tłumaczy ona, że to elity wpływają na postęp ludzkości, a państwa narodowe i ich liderzy je tylko ograniczają. Dla członków Tea Party, frakcji amerykańskich republikanów, Atlas Zbuntowanych to lektura obowiązkowa. Więc tutaj, jako fani Walesa, możecie być skonsternowani, bo wasz idol to libertarianin i wyznawca wolnorynkowego radykalizmu. Druga osoba, którą Wales się inspiruje, to Friedrich von Hayek, twórca teorii cen. Mówi ona w skrócie, że cena to wynik negocjacji na rynku. I chyba to samo można powiedzieć o Wikipedii. Wiedza i prawda zawarta tam w niektórych artykułach to wynik negocjacji wiedzy uczestników Wikipedii. Wales to też członek fundacji Ashoka, finansowanej przez McKinsey Ad Company. Jest organizacją, która wyszukuje i zrzesza ludzi, które wprowadzają nowe, niekonwencjonalne rozwiązania problemów społecznych. Co roku wybiera się około 100 osób z całego świata, wyróżniających się Szczególną przedsiębiorczością, których nazywa się innowatorami dla dobra ogółu, można to trochę podpiąć pod proces tak zwanego zarządzania zmianą. Według Wikipedii, zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim. Na przykład, jednym z uczestników zaburzających przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany. Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza. A diagnoza Walesa niewątpliwie była trafna. Wikipedia zrobiła furorę. Wyparła stare encyklopedie drukowane jak Britannica czy niemiecki Brockhaus. Jak do tego doszło? Dzięki ludziom, dzięki temu, że ludzie chcieli kolektywnie zgromadzić wiedzę. No ale każdy produkt ma swoje wady. Zarówno ten stworzony przez Hayeka Jaki ten stworzony przez Walesa? Dlaczego? Bo brak regulacji rynku prowadzi do powstawania karteli i monopoli, które zabijają konkurencję. I to samo dzieje się w przypadku Wikipedii. Christian Steckbauer w swoich publikacjach na temat tego serwisu wskazuje, że profesjonalizacja Wikipedii zabija ideały wolnościowe. Wieloletni doświadczeni aktywiści systematycznie zniechęcają nowych użytkowników do tworzenia obiektywnych treści Wikipedii. O co chodzi? Już wyjaśniam. Jak masz na przykład jakąś wiedzę, wiesz, że ona jest sprawdzona, to boisz się tego napisać, bo poprawi cię ktoś, kto ma więcej punktów niż ty, jakby większe uznanie w społeczeństwie. To tak, jakbyś założył konto w grze, w którą grasz X lat, no masz mega wiedzę i mega doświadczenie, ale i tak przegrasz z typem, który ma poziom 50 i gra w tą grę pierwszy raz. Dlaczego? No bo ty masz pierwszy level. Mariusz Bajersdorf w swojej pracy doktorskiej na temat historii powstawania artykułu o homeopatii udowadnia, że lepszy argument nie ma siły przebicia przez silną hierarchię Wikipedii. I tak na przykład w polskim artykule o homeopatii przeczytamy, że twierdzenia o skuteczności homeopatii przekraczającej efekt placebo nie mają oparcia w dowodach naukowych i przeprowadzonych badaniach klinicznych nad jej skutecznością. Choć niektóre badania dały pozytywne wyniki, to systematyczne przeglądy opublikowanych badań klinicznych nie udowodniły skuteczności homeopatii. Ma to Potwierdzać pięć podanych źródeł. Jeśli jednak przejrzymy te źródła, to zobaczymy, że taki wniosek wcale nie jest z nich do wyciągnięcia. Wręcz przeciwnie. Przejrzyjmy wszystkie źródła, na które podaje się Wikipedia w tym artykule. I tak, źródło numer 16. Wnioski. Leczenie homeopatyczne pierwotnej bezcenności było skuteczne w porównaniu z placebo. Homeopatia jest realną metodą leczenia tego schorzenia i uzasadnione są dalsze badania. Źródło numer 17. Produkt homeopatyczny pozwala na skuteczne i tolerowane leczenie ostrego zapalenia zatok przynosowych. Źródło numer 19. Akonit okazał się skuteczny w stanach pobudzenia pooperacyjnego u dzieci z 95% dobrymi wynikami. W takich badaniach zwykle stwierdza się, że efekt placebo jest wysoki i może osiągnąć wskaźniki. Źródło numer 20. W chwili obecnej dowody z badań klinicznych są pozytywne, ale niewystarczające do wyciągnięcia ostatecznych wniosków, ponieważ większość Badań ma niską jakość metodologiczną oraz ze względu na nieznaną rolę błędu publikacji. Wskazuje to, że istnieje uzasadniony argument za dalszą oceną homeopatii, ale tylko za pomocą dobrze przeprowadzonych prób. A teraz zacytuję wam to, co jest podane w Wikipedii. Twierdzenia o skuteczności homeopatii przekraczającej efekt placebo nie mają oparcia w dowodach naukowych i przeprowadzonych badaniach klinicznych nad jej skutecznością. I tutaj są podane źródła 10, 11, 12, 13, 14. Rzeczywiście tam jest to mówione. Choć niektóre kontrowersyjne badania dały pozytywne wyniki 15, 16, 17, 18, 19, to systematyczne przeglądy wszystkich publikowanych badań klinicznych nie udowodniły skuteczności homeopatii. I podawane są źródła 20, 21, 22, 23 i 24. Zacytuję Wam. To, co zostało zapisane we wnioskach w tych źródłach. Źródło 20 już cytowałem, więc polecimy na 21. Wyniki naszej metaanalizy nie są zgodne z hipotezą, że efekty kliniczne homeopatii są całkowicie spowodowane efektem placebo. Jednakże znaleźliśmy niewystarczające dowody z tych badań, że homeopatia jest wyraźnie skuteczna w każdym pojedynczym stanie klinicznym. Dalsze badania nad homeopatią są uzasadnione pod warunkiem, że są rygorystyczne i systematyczne. Źródło numer 22. Wnioskujemy, że w badanym zestawie istniały wyraźne dowody na to, że badania o lepszej jakości metodologicznej dawały mniej pozytywne wyniki. Ponieważ sumowanie odmiennych cech badania w pojedynczy wynik jest problematyczne, metody metaregresji jednocześnie badające wpływ pojedynczych cech badania wydają się najlepszą metodą badania wpływu jakości badania na wynik. Czyli jest hipoteza, że badanie na większej próbce będzie skuteczniejsze, ale jakby jest ciężkie do ogarnięcia, dlatego fajnie będzie robić... Część Częstsze badania na mniejszych grupkach. O tak, będziemy wtedy to badać i wysnuwać teorię, że to samo stałoby się na dużej grupce ludzi. Źródło numer 23. Istnieją dowody na to, że leczenie homeopatyczne jest skuteczniejsze niż placebo. Jednak siła tych dowodów jest niska ze względu na niską jakość metodologiczną badań. Badania o wysokiej jakości metodologicznej częściej były negatywne niż badania o niższej jakości. Potrzebne są więc dalsze wysokiej jakości badania, by potwierdzić te wyniki. Źródło numer 24. Dostępne dowody naukowe podkreślają potrzebę znacznie większej liczby i lepiej ukierunkowanych badań w homeopatii. Nowy program dochodzenia powinien uwzględniać wykraczające poza ale uwzględniać badania kontrolowane placebo. Każde badanie powinno przyjąć metody badawcze i pomiary wyników związane z pytaniem dotyczącym znaczenia klinicznego efektów homeopatii. Czyli podsumowując, w żadnym ze źródeł, które Wikipedia podała, mówiąc, że uwaga cytuję: Badania kliniczne nie udowodniły skuteczności homeopatii. Nigdzie nie napisano, że ona skuteczna nie jest. Jest napisane tylko, że potrzebne są dalsze badania. Nie wiem, co Wy o tym myślicie. W Wikipedii istnieje ścisła hierarchia uprawnień. Aby zostać administratorem lub rewizorem, potrzeba wielu lat zaangażowania i wielu tysięcy edycji. Najwyraźniej władza merytokratyczna, jaką sobie rewizor lub administrator w ciągu lat swojej aktywności wywalczył, decyduje o prawidłowości czy prawdziwości artykułu. W po części wulgarnym i niegrzecznym tonie no, samce alfa Wikipedii forsują swój punkt widzenia wobec osób z zewnątrz. Trend do koncentracji władzy i monopolizacji jest wyraźnie zauważalny. Zasady Wikipedii zobowiązują wszystkich użytkowników do neutralności, mimo to od dawna pewne osoby albo całe dziedziny wiedzy, jak na przykład medycyna naturalna, są systematycznie i bez ogródek oczarniane. Przykład Tamta homeopatia. W niemieckiej Wikipedii natomiast można spotkać cały szereg osób z życia publicznego, pomówionych o bycie prawicowymi populistami, antysemitami czy wyznawcami teorii spiskowych. Wikipedia używa się także do celów marketingowych i PR-owych. Opowiem Wam teraz trochę o Marvinie Obpongu. Jest to niemiecki dziennikarz śledczy, który w swojej pracy badawczej dla Fundacji Otto Brenna ujawnia, że wiele przedsiębiorstw zatrudnia na pełnym etacie tzw. wikilobbystów, którzy polerują artykuły w Wikipedii na ich korzyść. Opisuje on między innymi, Wikiscanner, narzędzie stworzone w 2007 roku przez studenta informatyki z California Institute of Technology, Virginia Grifta, służące do tropienia autorów manipulacji na Wikipedii. Od 2011 roku Wikiscanner jest z niewiadomych przyczyn niedostępny. Ale krótko po jego aktywacji Der Spiegel i Focus donosiły o PR-owskich manipulacjach takich firm jak MLP, Dell, eBay i BMW oraz o zmianach dokonywanych w sieci IT niemieckich partii CSU i SPD. W maju 2007 roku w niemieckiej Wiki wystartował program NaVaro, czyli Projekt Nachtwachsender Hochstoffe, w ramach którego miano powstać 150 artykułów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Projekt finansowany był kwotą 234 tysięcy euro z Ministerstwa Rolnictwa i Żywności. Projektem opiekował się niejaki Achim Raszka, jeden z najważniejszych głów niemieckiej Wikipedii. Ma on na koncie od 2003 roku ponad 78 tysięcy edycji i jest współzałożycielem niemieckiej córki Fundacji Wikimedia. Wszystko możecie przeczytać w artykule, do którego link macie w opisie. Jest to olbrzymi PDF właśnie pana Opponga. W ramach projektu Nawaro stworzono 40 głównych artykułów, 66 pobocznych, 212 krótkich i przerobiono Fragmenty w 116 innych, co daje średnio około 540 euro za edycję. Achim Raszka pomagał też koncernowi energetycznemu RWE w działaniach PR na rzecz Wikipedii. Inny Wikipedista udzielający się na korzyść RWE to Ziben Pingwine. Ma on na koncie około 15 tysięcy edycji i stworzone ponad 100 artykułów. Z artykułu Marwina O'Ponga wynika, że Ziben Pingwine napisał artykuł w Wikipedii na temat fundacji Leibingera. Na polskiej Wikipedii tego nie znajdziecie. Pisze on tam, że organizacja dostaje co dwa lata nagrodę za innowacyjność. Jednak zgodnie z kryteriami Wikipedii, by napisać o organizacji, trzeba, by organizacja była medialna albo ogólnonarodowa, albo miała ze sobą jakiś skandal, albo pełnoetatowego menadżera. Żadne z tych kryteriów nie dotyczy Fundacji Leibinga i jej nagród. Sami interesanci w dokumencie Marwina, do którego link macie w opisie, mówią, że Szukaliśmy miejsca na promocję, a Ziben Pingwiny szukał opcji na zarobek. Chętnie kasuje on krytyczne fragmenty z artykułów o przedsiębiorstwach. Przykład dotyczący koncernu Nestle mówi o tym, że koncern dostarczał amerykańskim żołnierzom stacjonującym w Iraku i Afganistanie tyle wody pitnej z Pakistanu, że obniżył się tam poziom wód gruntowych. Przykładem tego, jak Wikipedia jest wykorzystana jako tani baner reklamowy jest artykuł na temat Card Against Humanity. Twórcy tej gry Kart przeciwko ludzkości darowali Wikipedii 70 tysięcy dolarów za możliwość stworzenia artykułu czysto reklamowego. Więc te odcinki, które mogliście w sumie widzieć z Card Against Humanity na YouTubie w 2014 2015 roku, może też były materiami sponsorowanymi. Kto wie? Wikipedia apeluje o donacje. Pewnie czasami wyświetlił dzisiaj artykuł w tej sprawie na Wikipedii. Powstaje wrażenie, jakoby Wikipedia utrzymywała się tylko i wyłącznie z darów użytkowników. W rzeczywistości skarbce fundacji są pełne. W roku finansowym 2017 fundacja Wikimedia zgarnęła ponad 80 milionów dolarów w darowiznach. Ponad 90% całkowitego przychodu. Odejmijmy koszty ogólne, takie jak pensje i inne koszty, a Fundacja nadal zarabia ponad 20 milionów dolarów rocznie. Do sponsorów Wiki należą fundacja Alfred Sloan, z wcześniejszego szefa General Motors, 3 miliony dolarów w dwóch transzach, razem 6 milionów dolarów. Firma Google, prezentująca artykuły Wikipedii zawsze na szczycie w wyniku wyszukiwania, 2 miliony dolarów. Craig Newmark Foundation, 2,5 miliona dolarów. Stanton Foundation, 1,2 miliona. Fundacja Howlett z założycielem fabryki maszyn biurowych o tej samej nazwie HP, 500 tysięcy dolarów. Ford Foundation. 300 tysięcy dolarów. I wielu, wielu innych ciekawych gagatków. Ale zatrzymajmy się na moment nad Stanton Foundation. Została założona w 1991 roku przez głównego szefa giganta medialnego CBS, Franka Stantona, który przez lata był członkiem Rand Corp, amerykańskiego think tanku przemysłu zbrojeniowego. Think tanki to takie niezależne komitety doradcze. Bardzo ciekawa jest ta ich definicja i to zasługuje na osobny odcinek. Jako że nie miał on potomstwa, przekazał swój majątek małżeństwu Graham i Elizabeth Allison. Pani Allison została kuratorką fundacji, natomiast pan Allison jest profesorem nauk politycznych na Uniwersytecie Harvard w Belfer Center. W roku 2015 pani Allison przekazała Fundacji Wikimedia 3,6 miliona dolarów. Wcześniej sam Stanton, z tego, z czego już przeczytałem, przekazał tam i 1,15 miliona dolarów. W tej dotacji Wikimedia sumą 56 tysięcy dolarów płaciła posadę tak zwanego Wikimedia in Resident. Jest to mało znana pozycja w świecie Wikipedii. Rezydent pracuje określony czas dla pewnych instytucji i redaguje artykuły pod jej dyktando, otrzymując za to od niej lub od Wikimedia przyzwoitą zapłatę. Rezydentem pracującym dla Balfour Center był niejaki Timothy Sandall. Przez rok ulepszał on treści dla Wikipedii dotyczące polityki bezpieczeństwa, polityki zewnętrznej i geopolityki dla BFL-centa zgodnie z zamysłami transatlantyckich elit. Co ciekawe, według danych spadła ostatnio liczba nowych administratorów na Wikipedii. Tak samo jak liczba ich rzeczywistych czytelników albo zapotrzebowanie na pisarzy względem treści, które trzeba zrobić. James Wales, założyciel Wikipedii, nieustannie podkreśla, że na Wikipedii praktycznie nic nie zarabia, a jego majątek nie przekracza nawet miliona dolarów, a mimo tego do grona jego najbliższych przyjaciół należą osoby z grona najbogatszych ludzi na świecie. Zaliczają się do nich na przykład szef koncernu Amazon, Jeff Bezos, jak i również właściciel miliardowego koncernu Virgin Richard Branson. W 2008 roku Wales brał udział w nieformalnym spotkaniu na Necker Island w wyspie należącej do Bransona, razem z Larem Page z Google'a, Paulem Allenem z Microsoftu, Szajem Agassi z SAP, Elonem Muskiem, niegdyś od Paypala, teraz w sumie od Tesli, i od SpaceX i Tonym Blarem, byłym amerykańskim premierem, a teraz doradcą banku JP Morgan. Wales lubi bogatych. Szczególnie ostatnio towarzyszy Tonemu Blairowi. Towarzyszy do tego stopnia, że porzucił on swoją córkę i żonę i postanowił ożenić się z jego prywatną sekretarką. We wrześniu 2017 roku Wales przemawiał na otwarciu rozdania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie e-government na Uniwersytecie Sultana Kabusa w Maskacie, gdzie sytuacja praw człowieka jest, no, godna pożałowania. Po tym raczej niedarmowym wystąpieniu poleciał on do Dubaju, gdzie wraz z jednym z pionierów, wynalazców internetu, Timem Barnsenem Lee, odebrał nagrodę Knowledge Award Fundacji Mohameda bin Rashida. Każdy z laureatów, oprócz tej czadowej statuetki, zgarnął po pół miliona dolarów. Również w Emiratach Arabskich panuje troszkę słaba sytuacja, jeśli chodzi o prawa człowieka. Po tym incydencie oburzonym wikipedystom Wales odpowiedział na Twitterze: Uwaga, cytuję. Jestem ekstremalnie silny w mojej globalnej walce przeciw cenzurze i represjom. Cieszę się, że mogłem odebrać im trochę pieniędzy, aby ich zniszczyć. Od 2015 roku Wales został szefem firmy telefonicznej The People Operator. W skrócie TPO założona w 2012 roku firma pasuje do imidżu społecznika. Klienci odprowadzają mianowicie 10% swoich kosztów na wybrane przez siebie cele charytatywne, a poza tym operator daruje 25% swoich dochodów na cele społeczne. Przynajmniej tak miało być w założeniu, które widzicie teraz na screenie. Ono jest z filmu Balda, a w tym momencie widzicie to, co ja znalazłem. Na stronie o projekcie jest cisza. Do teraz. No i w sumie, jak tak teraz się zastanawiam, to ta cała prawda o Wikipedii podpada trochę pod jedną z największych teorii XXI wieku, a mianowicie teorię wielkiego resetu. Który wydaje mi się, że następuje już teraz. Na naszych oczach, a my jesteśmy tego świadkami. O nim i w sumie o tym, co się działo po II wojnie światowej w kolejnym odcinku. Cała prawda o wielkim resecie.